Luty w World of Warcraft, będzie się trochę działo, dzisiaj wam o tym opowiem. W sumie jest takie ładne powiedzenie, taka rymowanka związana z naszym pięknym miesiącem luty. A brzmi ona: luty, luty, o k***a walentynki, zapomnia... Jezu, co ja jej kupię? No za... Mnie? Tak swoją drogą, mam tu taką koszulkę, jak sami widzicie, z logiem NVIDII i to nie jest bez powodu. Teraz taki chwilowy mały kącik mój, a później jeszcze na sam koniec troszkę o sobie opowiem, ale wracam na NVIDIĘ. Jakby ktoś nie wiedział, tak już czas temu byłem w NVIDII i później nie byłem w NVIDII, nie rozmawiałem o tym, okej? Okay? Ale wróciłem i już miałem jeden z pierwszych streamów, natomiast kolejny odbędzie się w niedzielę o godzinie 20, więc jeżeli chcecie pograć ze mną w World of Warcraft, zapraszam ten, a moje streamy są codziennie mniej więcej tak w godzinach wieczornych. Wracajmy. Walentynki, więc jeżeli nie kupiłeś żadnego prezentu dla swojej kobiety, to bądźmy szczerzy, masz p***. Natomiast nie wszystko jest jeszcze stracone, ponieważ jesteś w stanie uratować się, jeżeli twoja kobieta gra w WoWa. Wczoraj został dodany taki nowy mount na serwerach europejskich oraz amerykańskich, który nazywa się Shuzen. Mauncik wygląda jak, no doggo, no goddammit, super. Jaka ładna psina! O mój god, burek, k***a! Ja nie mogę go nazwać, mogę go jakoś nazwać? Co to jest fucking favorite, boys? Jaki burek, k***a! Ten pies jest, kurde, genialny! Mi Małcik osobiście się podoba, no i ma on oczywiście on swój jakiś lore, jak to zwykle bywa. Jest on szczątkowy, bo szczątkowy, ale brzmi on mniej więcej w ten sposób. W momencie, gdy został zniszczony Veil of Eternal Blossom, Pandareni po tych wszystkich wydarzeniach na Pandarii przystąpili do naprawiania wszystkich szkód wyrządzonych przez Shai, przez całą tą wojnę, Garrosha. No i w sumie w trakcie sprzątania, wiecie, gdzieś tam walczenia z tymi resztkami Sha, okazuje się, że jeden z posągów, z jakichś statuetek, właśnie w formie psa, obudził się i bez żadnego słowa, bez żadnego komunikatu zaczął po prostu pomagać wszystkim tym, którzy walczyli właśnie z Sha. Więc od tej pory został on obwieszczony właśnie jako takim dobrym znakiem, no i chroni on wszystkich przed negatywnym wpływem starych bogów. Dokładnie tak, taki wpis pojawił się właśnie na tym mauncie i jest to nie bez powodu, zacznijmy od tego, bo raz, że odgodzi, no to bardzo po raz rot, nie, tak jeszcze to kurde, no wiadomo, że Battle for Azeroth to będzie odgodowy gad, no jak jeszcze teraz tego nie wiecie, to ja nie wiem, to jest chyba życie pod kamieniem chyba, nie? W każdym razie mounta można kupić za 25 euro, czy też za 30 dolarów, o ile dobrze wiem, na sklepiku chyba, czy ja nawet nie wiem, jakie tam dokładnie są ceny, no i możecie już dzisiaj na nim popierdzielać. Mount również lata, w momencie, gdy podskakuje, czy też jeździ i biegnie, to mu się podświetlają łapy i jak biegnie po gdzieś tam nieboskłonie, to ta światłość go unosi, a wygląda bardzo ładnie, wygląda on oczywiście tak dosyć ciekawie, natomiast jest on również związany z uczczeniem rozpoczynającego się w Azji roku psa. Blizzard lubi właśnie sobie w ten sposób uczcić takie rzeczy, więc powstał oczywiście ten mauncik i jest on generalnie tutaj nastawiony bardziej na sprzedaż tam właśnie w Azji, gdzie występuje również bardzo ciekawy system, który mógłby się pojawić też u nas w World of Warcraft. O co chodzi? Otóż jakby ktoś nie wiedział, w Azji występuje nieco inny system płatności. Nie ma tam takiego abonamentu jak u nas, gdzie my płacimy i 30 dni sobie gramy, tylko tam płaci się za godziny. To jest całkiem ciekawe, bo w sumie w Azji najwyraźniej można wybierać między godziną przyjemności w miejscach rozkoszy albo godzinę World of Warcraft. Ja bym wybrał World of Warcraft. Ta akcja wygląda w ten sposób, że każdy, kto będzie płacił, czy też zadeklaruje się i będzie płacił właśnie przez 6 miesięcy, przez pół roku, otrzyma tego mounta za darmo. Ponadto każde 90 dni grania, które zostanie wykupione przez właśnie tamtych graczy, będzie nagrodzone Landros Lootbox, który, no to jest taka skrzyneczka, z którego mogą polecieć mounty TGC. Co k***a? Ja chcę być pierdzielony z kośnokim, Ja swojego doggo już mam, podarował mi go jeden z widzów na naszym streamie, nazywa się Zypkiś. Bardzo ci dziękuję, Zypkiś, super z ciebie brodaty ziomek, dzięki. Pozostajmy w klimatach walentynek, bo jeszcze przez jakiś czas trwają właśnie w World of Warcraft i możecie pofarmić sobie pierdolą rakietę, goddammit, czyli mounta, który mi w ogóle nie leci. To jest, łamie mi on serce, serio. Walentynki są od miłości, a nie od łamania serca chyba. W każdym razie zasady w tym roku zostały nieco zmienione, więc jeżeli jeszcze nie robiliście, a macie szansę zdobyć tego mounta, to zachęcam was bardzo serdecznie. Każda postać od 98 levelu w górę będzie mogła uczestniczyć w zdobywaniu tego mounta raz dziennie na każdej postaci i właśnie możecie zrobić tą instancję. Dostajecie za to jakiś heart-shaped box.
Heart-shaped box, god fucking damn it! Pudełko takie w kształcie serduszka, z którego raz dziennie możemy wyciągnąć jakieś nagrody. No i z tych nagród może również polecieć nam właśnie ta rakieta Big Love Rocket. Zostało to zmienione, bo w tamtym roku każda postać mogła brać udział, stąd też każdy, kto miał chociaż 15 poziom, mógł się zapisać na tą instancję i farmienie było naprawdę... Więc teraz każda postać poniżej levela 98 dostaje inny pakiecik, który nie zawiera mounta, więc żebyście sobie tam oszczędzili czasu i... No, róbcie to na 98 w górę, no. Kultysty znowu kastują. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, już pokazuję i objaśniam. Jakiś czas temu odkryto, że pewien mob, który nazywa się Xorothian Kultist, kastuje pewien czar, natomiast ten czar kastowany ma bardzo, ale to bardzo długi cast time i oczywiście ten cast time sobie tam gdzieś spada. Natomiast ten cast time to nie jest taki zwykły 5-6-sekundowy, tylko około 500 godzin. Wyobrażacie sobie, jakby ktoś dostał kurde nerfa? House Bolt 500 godzin? Elo? W każdym razie to jest bardzo ciekawe, bo zaczęli oni kastować raz jeszcze. Ostatnim razem, gdy kastowali, to czas tego kasta miał się skończyć w momencie, gdy został skończył się kastować w momencie, gdy wyszedł patch 7.3.5, więc było to takiego swojego rodzaju odliczanie do właśnie tego patcha. Teraz kastują raz jeszcze, no i mniej więcej z wyliczeń wychodzi, że będzie trwało to kastowanie jeszcze przez jakieś 5 godzin, mniej więcej 500 godzin, więc będzie to około 21-22 dni, nie wiem ile tam dokładnie to wyliczenia wyglądają. Natomiast odliczanie ma się skończyć mniej więcej 6 marca. No 6 marca jest resetem dla serwerów amerykańskich. Serwery amerykańskie w odróżnieniu do europejskich restartują się, wiecie, instancje, rajdy i tak dalej, restartują się właśnie we wtorki, natomiast u nas są to środy. W tym odliczaniu jest troszeczkę taki mały offset, stąd też może wynikać, że nie będzie to jakiś większy patch czy coś większego, ale spekuluje się, że podczas końca tego kastowania pojawi się nowy etap quest chainów w Silithus, czyli tej kampanii, którą zaczęliśmy w 7.3.5, no i mówi się, że jest to też data wypuszczenia Battlegranda wraz z nowym kawałkiem historii Silithus. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to tak będzie, ale warto mieć to gdzieś na uwadze. No i za parę tam tygodni będziemy mogli sobie pograć może jakąś nową rzecz, no nie? Już jutro rozpoczyna się Time Walking Wrath of the Lich King, czyli mojego jednego z najbardziej ulubionych dodatków. To jest mój ulubiony dodatek sentymentalnie, bo to tak, no bo Legion jest najlepszym dodatkiem takim najlepszym, a Wrath of the Lich King jest najlepszym sentymentalnym, bo Legion jest lepszy niż WoW. Uwaga, chyba zacząłem wojnę. W każdym razie ten Time Walking będzie całkiem ciekawy, gdyż pojawia się nowy raid w bardzo podobny sposób, jak było to z Time Walking The Burning Crusade, gdzie wprowadzono Black Temple w wersji właśnie Time Walking, gdzie mogliśmy z tam 25 różnymi, znaczy 24 wraz z nami, 25 osób, wyruszyć do Black Temple i zrobić to Black Temple, jakby było to kiedyś. No i teraz wypuszczany jest Ulduar. No i ten Ulduar będzie oferował nam item level 930, czyli odpowiednik mniej więcej normala Antorusa. No i no to też nie jest taki free loot piniata, ponieważ te bossy to nie jest zwykły LFR, tylko rzeczywiście mogą dać nam w kość. Ja postaram się jutro oczywiście zorganizować jakiś rajdzik tak, żeby przejść się właśnie na ten Ulduar i sobie zobaczyć, jak to tam będzie, bo to jest wspominki takie dosyć spore. Ja jestem wielkim fanem Ulduaru, mój ulubiony rajd. Jakbyście mnie obudzili w nocy i przyłożyli pistolet, powiedzieli, jaki jest mój najlepszy rajd, to ja powiedział, Ulduar! Ulduar, nie zabijaj mnie, Ulduar! Więc pamiętajcie o tym, bo jest to bardzo fajny sposób, żeby dogirować się, no i oczywiście spędzić fajnie sobie czas. Natomiast co do eventów, jeszcze jest Lunar Festival, który zaczyna się w tą sobotę, stąd też, no, nie ma tutaj chyba nic nowego, ale ponoć gdzieś były jakieś takie rumory, że coś nowego może pojawić się w Lunar Festival. Jestem ciekaw, co? Mówiono, że jest tam jakiś nowy Dog Mount, natomiast wydaje się, że ten Dog Mount jest to nic innego jak ten Dogo, który został już teraz wprowadzony, ten Shuzen, więc, no nie wiem, warto się gdzieś tutaj rozejrzeć dookoła, bo może coś nowego w tym roku przy Lunar Festival będzie. A tymczasem, moi drodzy, to było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobały. Jeśli lubicie takie informacyjne, ogólne rzeczy, to jak najbardziej zostawcie łapkę w górę. Tu macie kolejny film, tu macie dwa kolejne filmy, tu macie... Subskrybuj kanał! I tutaj klikaj w inne filmy, łapkę w górę. I do zobaczenia. Pa, pa!